Witam Cię serdecznie w mojej przestrzeni pasja i zapraszam do pozycji łatwej. Co to znaczy pozycja łatwa? To znaczy łatwa dla Ciebie, dlatego masz kilka opcji. Zasiądź na macie, na podłodze, na kawałku przestrzeni, w której będziesz praktykować jogę, medytację bądź po prostu zatrzymanie. Ja używam takiej oto poduszki medytacyjnej. Ona jest dla mnie bardzo wygodna, jest dość wysoka, ale to nie musi być profesjonalna podusia medytacyjna. Możesz po prostu użyć jakąkolwiek poduszkę masz w domu lub po prostu koc zwinięty kilka razy, tak by dawał Ci podwyższenie. I przechodzisz do pozycji łatwej. Czyli takiej, która jest łatwa i przyjemna dla Ciebie. I masz opcję pozycji hinduskich. Od pozycji w siadzie skrzyżowanym. Czyli krzyżujesz sobie stopy, dłonie swobodnie na udach bądź kolanach. Ale jak widzisz, kolana są dość wysoko w stosunku do linii bioder, a dążymy do tego, by schodziły w dół do ziemi. Ale jest taka opcja. Druga opcja w pozycji łatwej to jedna stopa przed drugą. Ona jest wygodna, ale nie dla wszystkich. Trzecia opcja to bierzesz jedną stopę, delikatnie zakładasz, otwarta do sufitu, pół lotos. Dla niektórych jeszcze wykonalna i nawet przyjemna. Jeszcze masz taką opcję, taki wariant, by tą stopę schować delikatnie pomiędzy łydkę a udo. Jest nawet ciepło, przyjemnie w tej pozycji. Kolejną, ostatnią jeszcze pozycją, wariantem to jest lotos pełny, gdzie zakładasz jedną, drugą nogę do lotosu, układasz się wygodnie, wyciągasz w górę i siedzisz w lotosie. Ale uwierzcie mi, prawie nikt tej pozycji nie praktykuję na moich zajęciach, gdyż siedzimy w zatrzymaniu 20 minut, czasami pół godziny w tej pozycji łatwej. Jak sama nazwa mówi, ona powinna być łatwa dla Ciebie i przyjemna. To są pozycje, warianty pozycji hinduskich, które możesz używać podczas moich praktyk lub jakichkolwiek praktyk jogiczno-oddechowo-medytacyjnych. Masz jeszcze jedną opcję, która jest stosunkowo łatwa, przyjemna i bardzo polecana dla każdego, zwłaszcza dla kobiet w ciąży, które już nie usiądą w tych pozycjach. Pozycja japońska, najlepiej na bolsterze, ale może być też stosowana na podusi medytacyjnej. Bolster pomiędzy nogi, zasiadasz wygodnie, kręgosłup wyciągnięty, dłonie odkładasz na uda, zamykasz sobie oczy, bierzesz wdech i wydech. I rozgaszczasz się na bolsterze i jesteś gotowy, gotowa do jakiejkolwiek praktyki medytacyjnej. Dziękuję Wam bardzo. Namaste.